Jak prawie spaliłem dom? Ogólna historia zaczyna się dokładnie dwa lata temu Gdzie oglądając sobie po prostu YouTube'a na komputerze Zacząłem czuć takie palenie plastiku Taką spaleniznę No i się zastanawiałem co to jest Szukam, szukam, wącham wszędzie Cały pokój Patrzę na swoje gniazdko, a one się pali Także od razu wyłączyłem komputer Pobiegłem wyłączyć korki Wziąłem koszulkę i zacząłem machać w stronę ognia Aby ugasić po prostu ten ogień No prawie spaliłem dom przez to, ale następnego dnia przyszedł elektryk i naprawił to gniazdko. W sumie to znajomy. Gram na serwerze blockhub.pl.